No dobra, cześć wszystkim. Dajcie znać, czy mnie słychać. Ktoś tam widzę, że już ogląda. Dobra, zbierają się osoby. Klasycznie czekamy, aż się więcej osób pojawi. No i dajcie znać, czy mnie słychać. No nie wiem, czy nie gadam sam do siebie. Słychać. Dzięki, Kuba. Dobra. Ja sobie to poudostępniam jeszcze na różnych mediach społecznościowych. Więc jeszcze chwilę czekamy. Standardowo zaznaczam, że dzięki, Ania. Trzymam, że chcesz porozmawiać ze mną w komentarzach. Standardowo później live będzie opublikowany na Facebooku, będzie też na YouTubie, więc będzie można go sobie obejrzeć. Dobra, no widzę, że ktoś powoli zbiera. Ktoś nawet wysłał mi serduszko. Dziękuję. Są lajki, są serduszka. Dziękuję. Tak myślałem, że mnie uwielbiacie. Pozdrawiam. Cześć, Rafał. Punktualnie. No dobrze, cieszę się. Dobra, standardowo 5 minut, żebyś tam zebrało chociaż za 20 parę osób. O, już jest, rośnie nawet. No dobra, właśnie to powiedziałem, już jest ponad 20. Ale nie, no poczekamy chwilę, nie? No bo ktoś się może spóźnić, nie każdy może pamiętać. Cześć, Agnieszka. Hej, co to? Niedziela. Dobra, jeszcze chwilę. No widzę, że już osób jest coraz więcej. 30. Dobra. I zaraz zaczynamy. Standardowe pytania będą na końcu i odpowiedzi. Żebym się nie odrywał. Także sobie później do nich wrócę. Wszystkiego najlepszego z okazji dla mężczyzny. Dziękuję. Chyba się zaliczę. Makijażu dzisiaj nie ma. Nie wiem, jak to zrobić. Sam nie umiem. Dobra, powoli zaczynamy. Dzisiaj temat, jaki sami chcieliście, czyli mobilność. Powiem sobie te mobilności. Oczywiście nie mam tu możliwości pokazać wam jakichś ćwiczeń, raczej to będzie taki wykład. Postaram się wyrobić standardowo w godzinę. W godzinę czasu się wyrobić wam na to odpowiedzieć. Na te pytania też, jakie tam macie, aczkolwiek znając mnie, to może się trochę przedłużyć. Dobra, nie przedłużając. Czym jest mobilność? Sobie musimy na początku zacząć od tego tematu.
takie definicje, a definicji jest sporo, także ja Wam powiem gdzieś tam, z którą ja się najbardziej zgadzam, z tą definicją mobilności, którą uważam za taką najbardziej trafną, jeżeli mówimy o sporcie, tak? Jeżeli mówimy ogólnie o aktywności ruchowej. Jest to zdolność naszego układu nerwowo-mięśniowego do wykonywania efektywnego ruchu stawu w pełnym, bezbolesnym, co istotne, w zakresie ruchu. Ale warto tutaj zwrócić uwagę, że jest to zdolność układu mięśniowego, też trzeba by tu dodać jeszcze mięśniowo-powięziowego, czyli trzeba rozszerzyć trochę rozszerzyć to pojęcie. No i warto zwrócić uwagę, że też nerwowego, sobie dzisiaj trochę powiem o układzie nerwowym, a też powiem Wam, dlaczego na przykład niektóre ruchy czy tam są zblokowane u sportowców, też u niektórych osób, ze względu na to, że wcale nie doskwiera im stricte problem z rozciągnięciem mięśnia, tylko stricte problem siedzi w układzie nerwowym, czy tej naszej centrali, która steruje tak naprawdę naszym napięciem mięśniowym. Ale o tym będzie za chwilę. Jest niezbędna do poprawnego treningu sportowego, no bo zdajemy sobie sprawę, że sportowiec potrzebuje dużo większych zakresów ruchu i dużo większej mobilności, no, niż przeciętny, powiedzmy sobie, Kowalski, tak? No raczej przeciętny Kowalski, no, nie wykonuje jakichś takich mocnych czy tam głębokich zakresów ruchu, jak ma to na przykład miejsce strzelam w brazylijskim jiu-jitsu, tak? Gdzie się mocno wykręcamy łokcie, tak? My, czy też komuś, czy nam wykręcają, czy też my komuś wykręcamy. Im jesteśmy bardziej mobilni, to mamy tak naprawdę mniejsze ryzyko kontuzji, o czym sobie też powiemy, no ale tkanki są bardziej, czy nasze stawy też są bardziej jakby podatne na jakieś tam, oczywiście w jakimś ograniczonym zakresie ruchu, bo można przegiąć w drugą stronę, o czym sobie też powiemy. No to mamy, jeżeli mamy kontrolę nad tymi mięśniami i mamy głęboki zakres ruchu, no to mamy mniejsze ryzyko kontuzji, czy podczas, nie wiem, obciążenia jakiegoś zewnętrznego, strzelam, przeciwnik na wykręca dźwignię i mamy głębszy zakres ruchu, jesteśmy w stanie skontrolować ten zakres ruchu, czyli mieć tam kontrolę motoryczną swoimi mięśniami. Cześć Bartku. No tym mamy po prostu mniejsze ryzyko kontuzji. No i mobilność, tak jak powiedziałem, jest ściśle sterowana naszym układem nerwowym, o czym sobie teraz powiem. No i układ nerwowy, czym jest ogólnie układ nerwowy? Układ nerwowy jest połączeniem między naszym mózgiem a resztą ciała. No, ten mózg to jest nasz procesor, który steruje tak naprawdę każdą czynnością w naszym ciele. Tak, mózg właśnie poprzez układ nerwowy w nas to wysyła sygnały elektryczne, które, no nie wiem, napinają na tkanki, czy też powodują to, że trawimy, nasze serce bije i tak dalej. I to się, niektóre czynności się dzieją, a większość czynności tak naprawdę się dzieje poza naszą świadomością, czyli mózg sobie sam steruje tym, co się w danej chwili dzieje z naszym ciałem. Będziemy mieli go na dwie odnogi, czyli współczulną i przywspółczulną, czyli współczulna, czyli taka reakcja walczy, uciekaj, tak, ona odpowiada nam za taką reakcję mocno stresową, czyli nie wiem, powiedzmy, zaczyna mnie gonić pies, no to szybko generalnie podejmuję decyzję, albo z nim się biję, tak, i staram się jemu zrobić krzywdę, żeby on nie zrobił mi, albo przed nim spieprzam. Tak, dlatego się tak nazywa ta reakcja walczy albo uciekaj. Mam też reakcję przywspółczulną i ona jest taka, to jest jakby, ona jest dosłownie jest przeciwstawna tej reakcji współczulnej i ona odpowiada nam za takie trawienie, tak, za regenerację. No i ona się odpala właśnie w takich momentach głębokiego wypoczynku. No i tak naprawdę nasze ciało jest non-stop pod takim wysokim napięciem, czyli możecie kojarzyć na przykład, często na filmach są takie sceny, gdzie na przykład ktoś dotyka gniazdka elektrycznego i nagle odrzuca go na 7-8 metrów. I tak naprawdę tam nie ma żadnego wybuchu, no bo tam nic nie wybucha, tam nie ma materiałów jakichś wybuchowych, tylko poprzez to, że ta osoba dotknęła jakiegoś bardzo dużego napięcia, jakiegoś dużego napięcia elektrycznego, absolutnie każda komórka w jego ciele, każde włókno mięśniowe w jego ciele, może inaczej, nie komórka, włókno mięśniowe w jego ciele się spięło. I tak naprawdę ta osoba to wykonała skok. To jest skok na 7-8 metrów, tak? Czy tam, nie wiem, na ile tam go odrzuciło, strzelam, powiedzmy, tak, że 7-8 metrów. Także, cześć Ola, odbiór. Także tak naprawdę to jest skok. Także zobaczcie, nasze ciało, jakbyśmy mieli takie zdolności generowania aż takiego sygnału elektrycznego z naszego mózgu do naszych mięśni, to zobaczcie, jakbyśmy byli silni.
Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego robić, no bo nam się by przepaliły styki, że tak powiem, jeżeli byśmy byli w stanie generować aż tak dużo, znaczy tak moc eksploatować własne mięśnie, włókna mięśniowe i ogólnie nasze ciało. Ale do czego dążę? Dlatego przytaczam ten przykład, bo nasze mięśnie są mimowolnie napinane, aby przeciwdziałać grawitacji. No bo grawitacja jest taką siłą, która działa na nas zawsze. Zawsze, tak niezależnie od pogody, od godziny, tak? Czyli my zawsze walczymy w jakiś sposób z grawitacją. Bo to jest siła, która na nas działa, no i my przeciwstawiamy się jej. No i żeby przeciwdziałać tej, inaczej, żeby stać prosto, i o tym nie myśleć, no bo jeżeli stoimy prosto, to raczej rzadko kto o tym myśli, chyba że ktoś ma duże problemy neurologiczne albo jakieś zaburzenia, ale to też zazwyczaj są zaburzenia neurologiczne, no to my nie musimy o tym myśleć, żeby stać prosto i się nie przewracać, tak? Stać na dwóch nogach. No a dlaczego tak się dzieje? No tego tak się dzieje, ponieważ nasze ciało non-stop tak naprawdę spina nasze mięśnie w jakiś sposób po to, żeby przeciwdziałać tej grawitacji. Tak? Także to też Wam powinno też taki już dać do zastanowienia Wam dać jakiś sygnał, że nasze mięśnie niekoniecznie muszą mieć brak mobilności stricte, tylko mogą być zbyt mocno napięte. Tak? O czym sobie też za chwilę powiem. Wszystkie procesy, które wykonujemy bez świadomości, również są sterowane, tak? Naszym układem nerwowym. Czyli to, co powiedziałem, stoimy, nawet siedzimy, trawimy, tak? To wszystko sterowane tym właśnie naszym układem nerwowym. I zobaczcie, no większością jednak nie mamy stricte takiej kontroli, tak? Jeżeli, nie wiem, zajedzie mi kierowca drogę, strzelam, no i wkurzył mnie, no to mogę podjąć decyzję, albo się wchodzę, leję się z nim, albo odpuszczam, tak? No i mogę na tym zdecydować, no ale no nie mogę zdecydować na tym, czy mi serce przestanie bić, tak? Albo czy moja wątroba przestanie neutralizować toksyny. No tego nie jestem w stanie na tym zapanować i to już działa się poza moją kompletną świadomością. I właśnie częstość dzieje się też w ten sposób, że nasze ciało napina mięśnie i skraca je, powiedzmy skraca, o czym sobie też powiemy, właśnie też mimo naszej woli. Tak? I to wcale nie jest problem stricte z mobilnością, tylko bardziej z programem, jaki mamy wgrany w nasz mózg. Inaczej, to jest jakiś taki, to jest oprogramowanie, taki Windows, które nakazuje spinać w jakiś sposób nasze mięśnie. Dlaczego tak się dzieje, też sobie za chwilę powiemy. Za naszą mobilność i gibkość odpowiada właśnie to mocne to napięcie tkanek, bo teraz, jeżeli przykładowo, byście chcieli, jeżeli mi nie wierzycie, no to spróbujcie sobie, powiedzmy, jeżeli strzelam, macie brak mobilności, czyli w tym wzorcu tak podniesienia ręki do góry, który bardzo często występuje w dzisiejszych czasach u większości populacji ze względu na siedzący tryb życia, no to połóżcie się na plecach, poddychajcie sobie głęboko, no fajnie jakbyście to zrobili przeponą, no i poddychajcie, nie wiem, strzelam 4-5 minut i podnieście znowu rękę do góry. No i jak podniesiecie znowu rękę do góry, to możecie być zdziwieni, że możecie być zdziwieni, że wasza mobilność się poprawiła. Wcale się nie porozciągaliście, wcale nic tam nie używaliście jakichś super hipertechnik mobility, tylko zrobiliście to samym oddechem. Czy samym oddechem jesteśmy w stanie zwiększyć mobilność, tak naprawdę. Ja to udowadniam już nieraz. Znaczy nieraz już komuś to udowodniłem, udowadniam to ludziom na szkoleniach. Zresztą mówię, no zobaczcie, zmniejszcie sobie mobilność przed, mobilność po oddychaniu przeponowym, aczkolwiek no nie pokażę wam, jak dobrze to zrobić przez internet, no bo to musiałbym wam pokazać na żywym przykładzie. Ale tak naprawdę my jesteśmy przez nawet inaczej. My jesteśmy też mocno w dzisiejszych czasach przestawieni na taką reakcję, no właśnie to walczy, uciekać, na tą gałąź układu nerwowego współczulną, która odpowiada nam za taką reakcję walczy albo uciekaj, tak? No bo my jesteśmy non stop, nie wiem, szef nas w pracy stresuje, kredyt mam we frankach, tak? Coś tam znowu wkurzyli mnie politycy, tak? No bo coś tam, no bo coś tam jakąś złą ustawę uchwalili. No i my jesteśmy non stop tacy podenerwowani, co się wydaje trochę głupie w dzisiejszych czasach, no bo jak sobie pomyślimy to, że mamy czasy tak naprawdę bardzo bezpieczne, bo porównać to do tego, że nie wiem, no mój dziadek miał problem z tym, że Niemiec mu wpadnie do domu i strzelił w głowę, no to moje problemy raczej nie są dzisiaj problemami jakiejś wielkiej wagi, tak? Biorąc pod uwagę to, że on mógł stracić życie w każdej chwili, też jego rodzina. No i my jesteśmy mocno poprzestawiani właśnie w ten układ nerwowy współczulny i
poprzez to my jesteśmy bardzo mocno ponapinani. I mamy też bardzo zły wzorzec oddychania. Właśnie większość ludzi oddycha źle, bo po prostu zobaczcie, że tak, jeżeli my się stresujemy, to on wzorzec oddychania przechodzi na wzorzec taki tutaj tak zwany, znaczy oddychamy tutaj naszym jakby torem szyjnym, tak, można to określić, czyli mocno unosimy barki do góry. No i to jest podczas uprawiania sportu na przykład, albo właśnie gdy spieprzam przed psem, no to jest dobry gdzieś tam powiedzmy wzorzec oddychania, no bo to jest szybka wymiana gazowa, no i szybsze dostarczanie tlenu do tkanek, tak, czy do pracujących mięśni, które zużywają mocno ten tlen. I teraz tak, jeżeli właśnie ta osoba non stop się stresuje, ma zły wzorzec oddychania, czyli nie umie prawidłowo oddychać przeponą, no to z automatu jej mięśnie będą non stop ponapinane. Tak, i bardzo często właśnie kazać tej osobie wręcz przestać się na chwilę stresować, a najprostszym co zrobić, to właśnie kogoś położyć na plecach, kazać mu oddychać przeponą, bo nie wiem, czy wiecie albo nie, ale podczas wdechu pobudzam swój układ nerwowy ten współczulny, dlatego na przykład gdy podchodzicie do dużego ciężaru, do sztangi, to robicie wdech. Nawet są badania, że nawet zawodnicy sportu walki, którzy biorą wdech, to mają szybszy czas reakcji, czyli są bardziej zdolni wyprowadzić kontrę, tak, czy też zrobić unik przed ciosem podczas wdechu. A podczas wydechu pobudzamy właśnie układ taki przyspółczulny, który ona odpowiada taką za regenerację, za wypoczynek. No i jeżeli kogoś właśnie przestawimy tym oddechem przeponowym na tą reakcję taką to tak odpowiadając za ten wypoczynek, to nagle się okazuje, że mobilność wraca. Bo no dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że po prostu napięcia mięśniowe pospadały po prostu, tak? Gdzie ta osoba przestała być nadmiernie pospinana, tak? Bo od razu wam powiem, że no, rzadko kiedyś obserwuję coś takiego, że no bo się utarło, że mięśnie są skrócone. Ale to jest tak naprawdę, już dzisiaj wiemy, że wcale tak do końca nie jest, bo skrócony mięsień może być, ale tylko jeżeli powiedzmy, nie wiem, ktoś chodzi w gipsie, ma rękę zgiętą non stop, tak, i bo ma gips, no to faktycznie wtedy w jakimś czasie, tam długim czasie chodzenia z tą ręką zgiętą może dojść do skrócenia tych włókien mięśniowych, ale tak naprawdę włókna mięśniowe mamy, urodzimy się z jakąś tam długością tych włókien mięśniowych i ciężko tak stricte coś z tym zrobić, tak, czyli tam powiedzmy to wydłużyć, to raczej jest niemożliwe, żeby wydłużyć ten mięsień. Właśnie to, co częściej jednak obserwujemy w dzisiejszych czasach, czy u sportowców, czy u takich przeciętnokowackich, to jest właśnie zbytnie napięcie mięśniowe. Czyli te mięśnie są zbyt napięte, tak, a nie skrócone. Także, czy mięsień jest nadmiernie skrócony? No, tak jak powiedziałem, za tą naszą mobilność, gibkość sobie też powiemy troszkę później, odpowiada mocno właśnie napięcie tych tkanek, a nie stricte ich wydłużenie. Bo ta długość naszych mięśni nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zmienić. To, co jesteśmy w stanie zmienić, to przekonanie naszego układu nerwowego, czyli naszego mózgu, czy naszej centrali, że dana pozycja jest dla nas w jakiś sposób bezpieczna. No bo teraz powiedzmy, dałem wam przykład. Strzelam. Daję każdemu z was pół litra wódki, tak jak to oglądacie, i pijecie to na hejnał. No jesteście co? No urżnięci jesteście, tak? Czyli leżycie, jesteście nawaleni. No i teraz gwarantuję wam, że każdy z was byłby super mobilny w tym przypadku. Czyli byście, myślę, że nawet byście byli niechcący, bo niektórzy mogliby nawet być w stanie zrobić szpagat. Po prostu dlaczego tak się dzieje? Ponieważ alkohol wam odcina układ nerwowy, tak? Czyli wasz układ nerwowy się luzuje. I nie macie napięcia tkankowego. No, to samo na przykład, jeżeli kogoś, na przykład, nie wiem, kumpla po imprezie dźwigaliście, który się za mocno nawalił, to zobaczcie, jaka ta osoba jest bardzo ciężka, tak? Bo ona jest bezwładna po prostu. Bo nawet ta osoba, powiedzmy, gdy kogoś podnosimy z ziemi, ale jest ta osoba świadoma, czyli jest przytomna, no to wtedy ta osoba utrzymuje jakieś tam napięcie tkankowe i łatwiej tą osobę podnieść. Jeżeli ta osoba się przelewa jak wór ziemniaków, no to dużo trudniej, ciężej będzie ją podnieść, tak? Bo ta osoba będzie po prostu, mimo że waży 90 kilo, to faktycznie będzie ważyła te 90 tam, nawet może nawet więcej kilo ważyć, a gdy w momencie, kiedy ta osoba waży 90 kilo, ale jest świadoma i ma napięte tkanki, to nie będzie tak, nie będzie aż tyle ważyła, my nie będziemy dźwigali aż tak dużo tej osoby, ponieważ ta osoba przez samo to napięcie tkankowe będzie jakby sama też się utrzymywała, tak, w jakiejś tam pozycji. Dlatego mówię, no, jeżeli wam odetniemy świadomość, no to każdy z was będzie mobilny i będzie mistrzem jogi, tak naprawdę. Może tak też nie do końca, o czym sobie za chwilę powiemy, bo
bo to nie jest też do końca aż takie proste, no ale tak strzelam, tak, no, że jest to gdzieś generalnie, mam nadzieję, że to jest taki przykład, który Wam daje do myślenia, tak, że nie do końca właśnie to, że jesteśmy mało mobilni, to dyktuje to, że mięśnie się skrócone, no bo tak naprawdę rzadko coś takiego się obserwuje. I tak naprawdę tym, co jest naszym narzędziem trenerskim, no to jest właśnie przekonanie naszej centrali, czy naszego układu nerwowego, że jakaś tam dana pozycja, którą my chcemy wykonać, czy no bo strzela na szpagat, tak powiedzmy, jest bezpieczna dla nas. No bo nie oszukujmy się, dla człowieka wykonanie szpagatu nie jest normalną rzeczą, nie jest bezpieczną rzeczą, no bo byśmy się rozerwali w kroku. Już pomijam to, że szpagat ogólnie, nie każdy będzie w stanie zrobić szpagat ze względu na budowę biodra, ale no tak powiedzmy, tak, no bo to szpagat mi tak najłatwiej po prostu zobrazować Wam, o co chodzi. Tak po prostu no, dla naszego organizmu nie jest tak naprawdę komfortową sytuacją wykonanie szpagatu i będzie bronił się, napinał tkanki przed tym, żebyśmy tego szpagatu nie zrobili. I to samo możemy odnieść, nie wiem, strzelam, do na przykład przysiadu choćby. Bardzo wiele osób na przykład nie może zrobić głębokiego przysiadu z tyłkiem takim, z tyłkiem do ziemi, czy tak zwanego tak, as to grass. No właśnie dlatego, że nie robi nigdy tego przysiadu, tak? No bo ile na razy w ciągu dnia robimy przysiad dzisiaj, tak? W dzisiejszych czasach, jeżeli jesteśmy takim, powiedzmy, przeciętnym Kowalskim, tak? Strzelam, czy tam, na przykład nawet, no, choćby nawet ja, tak? No dzisiaj akurat treningu nie robiłem, dzisiaj sobie odpuściłem, no to dzisiaj też nie zrobiłem głębokiego przysiadu, tak? Jedyny jaki przysiad zrobiłem, no to tam gdzieś tam na kibelek, jak siadałem, to jest jedyny mój przysiad, to gdzieś tam, powiedzmy, pół przysiad tak naprawdę był. No jeżeli nie wykonujemy jakiegoś ruchu, no to po prostu nasz układ nerwowy zapomina ten ruch, czyli nie ma tam kontroli motorycznej, no i stara się nas obronić przed tym ruchem. Dlatego często brak mobilności wynika nie właśnie, nie stricte z jakiegoś skrócenia mięśniowego, tylko z braku kontroli motorycznej i nasz układ nerwowy odbiera jakąś sytuację po prostu za niebezpieczną. Także tak to mniej więcej wygląda. Dobra, lecimy dalej. Sorry, bo mam prezentację przygotowaną, żeby nie gadać tak stricte z pamięci, bo jak zwykle coś mi zapomni. Dobra, no to co powiedziałem, funkcja kształtuje formę. I to jest tak naprawdę klucz do dzisiejszych czasów. Dlaczego funkcja kształtuje formę? No dlatego, że pamiętajcie, że to tak jak my, jakie ogólnie pozycje przyjmujemy w trakcie dnia, tak nasze ciało będzie starało się wyglądać. No i to można zobaczyć, czyli ktoś, kto dużo siedzi, ma pracę biurową, no to nawet jak wstaje od biurka, to i tak dalej jest zgarbiony. Tak się garbi, no po prostu non stop przebywa w takiej pozycji. U sportowców to samo, tak? Czyli sportowcy będą przebywali długo w jakiejś pozycji trenując, czyli powiedzmy będzie to właśnie, powiedzmy garda, tak? Czyli będą non stop tutaj zamknięci i tak samo, no jakieś ciało będzie przybierało taką formę, bo to jest jej potrzebne. Też będzie skręt miednicy, czyli szyjki miednicy zazwyczaj u zawodników sportu walki, stójkowiczów oczywiście mówię, no bo to wymaga od nich sport, tak? No i dlatego, że tak często przyjmujemy tą pozycję, cześć Rafał, dlatego, że tak często przyjmujemy tą pozycję, Aleksander, cześć Aleksander, właśnie dlatego, że tak często przyjmujemy tą pozycję, nasze ciało stara się zaadoptować i ogólnie wyglądać w tej pozycji, czy przybierać tą formę w trakcie dnia, nawet jeżeli nie robimy treningu, tak? Rozumiecie? Tak naprawdę i on steruje tak napięciem tkankowym. Właśnie dlatego bardzo często osoby, które się garbią, narzekają na przykład na bardzo mocne napięcie szyi. To wcale nie jest tak, że później odpowiem. I teraz tak, jeżeli... Sorry, wybił mnie komentarz z... Czekajcie, wrócę sobie, wybił mnie komentarz. Dobra, nie pamiętam, czy mówiłem, ale dobra, lecimy dalej. No i im dłużej przybieramy jakąś tam formę, stricte, czyli nie wiem, czy garbimy się, tak, czy jesteśmy skręceni, no to tak będziemy wyglądali w trakcie dnia. I nasze mięśnie przybierają taką formę, starają się napiąć, przygotować na te napięcia. Właśnie dlatego, tak, to wiem, już na czym skończyłem, dlatego niektóre osoby boli szyja, tak, czy osoby, które się garbią, ponieważ nasz układ nerwowy chce spiąć jak najmocniej mięśnie szyi, żeby nasza kapucha nie leciała nam do dołu, tak, no głowa ogólnie u człowieka jest bardzo ciężka, waży tam, strzelam, 5-6 kilo chyba, tak, z tego co pamiętam, no i no, my nie możemy mieć luźnych z tyłu mięśni, jeżeli o gorybie nie gadałeś, no dzięki, już sobie przypomniałem, nie możemy mieć luźnych z tyłu tych mięśni, no bo wtedy byśmy chodzili z głową i patrzyli się cały czas na dół, tak, no jeżeli ktoś się garbi, no to nasz układ nerwowy stara się jeszcze mocniej to napinać, no i to co właśnie, tak będzie można później live obejrzeć.
Będzie na YouTubie i tutaj, i na Facebooku zapisane. No i teraz, jeżeli ktoś przykładowo wbija sobie tę piłkę, bo chce sobie zluzować, bo ma tam, czuje, że jest tam spięty, no to tak naprawdę zobaczy, nasz układ nerwowy spiął, bo my się garbimy. No my sobie tam rozluźniliśmy, no to my przez chwilę utrzymamy ulgę. Nasz układ nerwowy powie, kurde, ja staram się tak mocno spinać te mięśnie, żeby ta kapucha nie leciała do dołu, a tu się poluzowało. No i już nasz układ nerwowy bardzo często działa na odwrót i jeszcze mocniej spina ten mięsień, czyli sobie rolowanie można to tylko zaszkodzić. Tak, jeżeli ta osoba ogólnie nie zmieni nawyków w trakcie dnia, czyli po prostu nie zacznie po prostu przybierać innych form. Właśnie bardzo często zwracam uwagę też właśnie zawodnikom, że nawet jak wchodzą do sklepu, do warzywniaka, no to nawet stoją skręceni jakby do gardy, tak? Czyli mają lewą strzałę. Jeżeli ktoś jest praworęczny, tak? Czyli prawą rękę ma z tyłu, bo ma prawą rękę silniejszą, no to ma lewą nogę z przodu. Tak? Po prostu jakby chciał pani w sklepie prawego prostego zawalić. Tak, po prostu, no bo on tak spędza na treningach dużo czasu, no i on tak się porusza już w trakcie dnia. Układ nerwowy to wgrał i on tak się porusza. No i im dłużej przebywamy siedząc, źle stojąc, w gardzie, tym nasze ciało będzie przybierało tą postawę automatycznie na co dzień. Musimy sobie to zakodować. Systematyka, a nie jednorazowy trening uczyni nas mobilnym. I to też musimy sobie uzmysłowić, że trening mobility powinien polegać na jak najczęstszym ruszaniu się w jakichś tam pozycjach. Tak, no bo jeżeli strzelamy, ktoś robi trening mobility, no i później idzie do pracy, siedzi 8 godzin, wraca z pracy i znowu siedzi, no to jak te, nie wiem, te 10 minut tego treningu mobility, czy to nawet strzelam, niech będzie to godzinę, jak się z kimś kłócisz, to ustawiasz się w gardzie. No właśnie o tym mówię, nie? Już znowu wybiję się z tłumu, nie mogę patrzeć na komentarze. Chętnie bym je to na razie wyłączył. Znaczy ukrył, może nie wyłączył. Czyli ta systematyka, tak? Czy powinniśmy jak najczęściej się ruszać ogólnie, bo my mamy w dzisiejszych czasach bardzo wygodne czasy, bardzo mało wzorców ruchowych ogólnie używamy, bardzo rzadko podnosimy rękę do góry, no bo po co, nie? My mamy wszystko tu przed sobą dzisiaj, tak? Czyli telefon, komputer, czy wszystko mamy przed sobą, taki ruch to tylko pani gdzieś w sklepie tam wykona, podnosząc coś nad głowę, czy tam zdejmując coś z szafki, o tak raczej powiedzmy w ten sposób, żeby to już bardziej obrazowo było. No i dlatego powinniśmy się jak najczęściej ruszać, no bo jaki ma sens tak naprawdę, no zobacz, ktoś przychodzi do mnie, strzelam, nawet niech to będzie 20 jakiegoś solidnego treningu mobility, no to jak 20 minut solidnego treningu mobility kontra 12 godzin reszty tak w trakcie dnia, no to wiadomo, że no to jest za krótko, tak, i 20 minut nie zrobimy kogoś mobilnym, jeżeli 12 godzin będzie dalej przebywał w jakichś tam złych pozycjach. Czyli tak naprawdę taka nie jednorazowy trening mobility godziny, tylko taka systematyka, czyli lepiej zrobić codziennie 10 minut tego mobility, ale codziennie taką rutynę sobie zrobić, niż robić raz w tygodniu godzinę, no bo to będzie bez sensu, tak? Funkcja kształtuje formę, to co powinniśmy mieć zakodowane. Dobra, stabilność a mobilność. No i stabilność, czym jest stabilność? No ogólnie stabilność jest to zdolność naszych mięśni do kontroli położenia stawu. No i to tak samo, to stary już tak temat można pociągnąć stricte pod układ nerwowy, no bo tak naprawdę nasze ciało non stop utrzymuje tam jakoś to napięcie mięśniowe wokół naszych stawów, po to, żeby te mięśnie były stabilne. No i teraz, jeżeli brakuje tej stabilności, czyli po prostu nie mamy siły na normalnym świecie, tak? Kontroli motorycznej, czyli to nie jesteśmy w stanie ustabilizować swojego stawu w dobrej pozycji, czyli strzelam. No niech to będzie taki wzorowy przykład, co często ludzie robią, czyli uciekające kolano do środka podczas robienia przysiadów na siłowni, no to już jest błąd motoryczny, tak? Czyli po prostu ktoś nie jest w stanie tak napiąć swoich mięśni prawidłowych sekwencji schodzenia w tym przysiadzie, żeby utrzymać stabilny staw kolanowy. Tak, czyli nie jest stabilny. No i też, jeżeli nie jesteśmy stabilni, no to po raz kolejny nasze ciało nie będzie chciało wykonać jakiegoś ruchu, bo będzie niebezpieczny, tak, dla niego ten ruch. No i teraz stabilność jest zapewnieniem naszego układu nerwowego, że jesteśmy w stanie wykonać dany ruch bezpiecznie. Gdy nie mamy stabilności, to będzie to skutkowało brakiem mobilności. A czy wam powiem? No jeżeli dalej chcecie sobie to tak bardziej namacalnie uzmysłowić, no to weźcie sobie na przykład, połóżcie się na plecach, podnieście sobie jedną nogę do góry. Czyli powiedzmy taki test stricte wzorowy na
na skrócony mięsień, tak mięsień dwugłowy uda, tak, czy te popełne dwójki, to hamstringi, tak, jak zwał. Wiecie, o co mi chodzi. To często ludzie katują, rozciągają, w sumie bez sensu, o czym może za chwilę powiem, jak mi nie wyleci z głowy, ale chyba to mam w slajdzie gdzieś to. No i zróbcie sobie później deskę, tak, czy planka, później sobie zróbcie planka bokiem, tak, na jedną, na drugą stronę, no i zobaczycie, że mobilność Wam się poprawi od razu. I nie będziecie się rozciągali w ogóle, a mobilność Wam się poprawi. No też dlaczego? No dlatego, że po prostu Wasz organizm złapał stabilność w tym naszym centrum, w tym core, no i poczuł się stabilnie, pewnie i jest w stanie, odblokował nam jakiś zakres ruchu, tak. Także tak to trzeba sobie to uzmysłowić, że często brak mobilności nie wynika z braku stricte mobilności. Oczywiście może być tak, że po jakimś tam długich latach złych pozycji, które przyjmujemy, nasza tkanka kolagenowa jest już zrośnięta w jakiejś tam złej pozycji, no i trzeba po prostu później już torebkę stawową stricte jakoś tam, powiedzmy, tylko porozrywać i ją przebudować, żeby ona się zmieściła z powrotem w tym stawie prawidłowo. Aczkolwiek organizm jest bardzo mądry i tak naprawdę kompensacje w naszym organizmie non-stop gdzieś tam zachodzą, pod nawet cokolwiek byśmy nie robili w naszym życiu. Ale mówię, no, także jest to też problem czasami stricte taki w torebce stawowej, czyli w stawie, ale częściej się zdarza właśnie, że te mięśnie są zbyt ponapinane, tak? No i też uprawiając sport, na przykład, czy sport walki, nasza powięź, czyli ta nasza tkanka kolagenowa, która oplata nasze każde włókno mięśniowe, kształtuje się w jakiś sposób, tak? Czyli na przykład błędem będzie na przykład nadmierne rozciąganie u zawodnika sportu walki, powiedzmy, jednej ręki, powiedzmy prawej ręki, bo prawa ręka, czy lewej, powiedzmy lewej, tak, bo lewa jest z przodu, jeżeli ktoś jest praworęczny, tak, no bo ma mniejszą mobilność w lewej ręce, no bo tak jest, to wynika ze sportu, z tego, jak zawodnik stoi w gardzie, no i na siłę starać mu się przebudować ten wzorzec, no to możemy tak naprawdę zepsuć temu naszemu zawodnikowi cios. Tak, on może później przyjść do nas i powiedzieć, że wiesz co, no fajnie, no tam ja mam mobilność w tym ręku, no ale ja nie mam, straciłem lewy prost, tak, on już nie jest tak silny, jak był. No po prostu nasze ciało przyjęło jakąś pozycję, która będzie najbardziej wygodna, najbardziej ekonomiczna, najsilniejsza dla tego ruchu, no i my teraz to popsuliśmy. Dlatego staramy się o to dbać, ale nie za wszelką cenę, nie u sportowca. U przeciętnego Kowalskiego ok, można, śmiało, no bo to jest osoba, która ma stricte trenować dla zdrowia, tak, czyli takim, powiedzmy, stricte takim treningu personalnym, ok. U sportowca już to będzie przegięcie i możemy tylko, znaczy możemy bardzo często po prostu zaszkodzić, tak, czyli przegiąć pałę. Także powiedziałem, stabilność będzie bardzo, bardzo istotna. Jeszcze wracając do tych włókien kolagenowych, tak byście sobie zobaczyli, widziałem ostatnio takie fajne badanie, na przykład u osób, które ogólnie się ruszają, czyli trenują jakieś sporty, ich powięź jest poustawiana w jakieś takie w miarę proste linie, czyli no to nasza powięź się buduje w jakiś sposób, żeby przenosić obciążenia, pomagać przenosić obciążenia, jakie my na nie nakładamy. A u takich ludzi, takich ziemniaków kanapowych, którzy nic się nie robią tak naprawdę i tylko siedzą na tyłku, nie mają zbytnio dużo aktywności fizycznej, no to u nich ta powięź rośnie w sumie tak nie wiadomo jak. To jest taka poplątana, bo ona w sumie nie wie, jak ona przenosi obciążenia, bo w sumie nawet nie przenosi zbytnio tych obciążeń, tak, no bo ta osoba mało co się porusza w ogóle. No i ta powięź rośnie byle jak, tak, to ona się układa byle jak, w byle jakim włókno. No to jest taki miszmasz, tak. Dlatego to powiedz gdzieś tam się, tak według badań, no to rok czasu, żeby ona się przebudowała. Czyli tak naprawdę rok czasu, zobaczysz, rok czasu może zająć to, żeby kogoś ładnie ustawić tak naprawdę w jakimś tam przysiadzie czy tak dalej, żeby on idealnie miał już powięzi, znaczy idealnie, żeby dobrze miał powięzi, idealnie to może ktoś ma, kto to robi zawodowo. Żeby miał dobrze poukładane już te taśmy powięziowe względem obciążeń, jakie przenosi. Także no niestety tutaj wymaga to wszystko czasu. No jak nasze ciało rozpoznaje tą pozycję ciała? W naszych stawach zlokalizowane są specjalne receptory. Mamy tak naprawdę cztery, które sobie tak stricte póki co rozróżniamy. Może ich się pokazać więcej, bo to wiadomo, badania cały czas trwają. Powięź to jest ogólnie temat dość nowy, mimo wszystko. Mamy ciała Ruffiniego, no i one informują o kącie ustawienia stawu i zakresie i szybkości ruchu. Czyli jakieś to receptory, które nas informują, nasz mózg. Czyli jest taka non-stop taka pętla zwrotna, tak? Czyli non-stop jest gdzieś tam, zbierane są te informacje z naszych mięśni, powięzi i przesyłane dalej i jakieś tam
te napięcia są gdzieś tam cały czas ustawiane w jakiś ten sposób, że dla jak najbardziej efektywnego ruchu, jaki organizm oczywiście zna, bo może go nie znać. Tak jak powiedziałem, że ktoś mało wykonuje jakiegoś tam ruchu, no to ciało, po prostu ciało się musi go nauczyć. Mamy ciało Paciniego, to są takie mechanoreceptory dynamiczne, aktywowane podczas ruchów o zmiennej prędkości, czyli to jakieś już bardziej dynamiczne, bardziej się wpisujące pod sport. Ciałka Goldiego, no i namierzą napięcie więzadeł w granicznych ułożeniach stawu podczas danego ruchu. Czyli mamy jakieś takie, widzicie, mamy jakieś takie receptory, które stricte informują nas, jak mocno wygięliśmy staw, czy jest przegięcie, czy nie. No jeżeli nasz, powiedzmy, to taki przykład, kulturysta, robi sobie non-stop pół ruchy, czyli robi sobie pół ruchy na biceps, no bo dopompować chce biceps, no to jego organizm nie zna pełnego wyprostu łokcia, pod obciążeniem oczywiście, tak, pod obciążeniem. No i teraz taka osoba później idąc, powiedzmy, strzela, no nie wiem, idzie sobie na trening, wpada sobie na pomysł, że idzie na jakiś trening inny, jakieś inne aktywność, inną aktywność fizyczną, no i niby ta osoba ma wielkie łapy, silne niby łapy w jakimś tam zakresie ruchu, ale nagle dochodzi do pełnego wyprostu łokcia, no i doznaje kontuzji, tak? No bo ciało nie zna kompletnie tego ruchu, jakiegoś tam końcowego zakresu ruchu tego łokcia. Dlatego my podczas treningu powinniśmy jak najwięcej wykonywać ruchu w pełnych zakresach, tak? Nie skracać tych ruchów, to co robią właśnie kulturyści. Bo właśnie dlatego kulturyści są takimi golemami sztywnymi, bo po prostu, znaczy raz, że nasze ciało nie lubi izolacji, czyli takiego stricte pompowania jednego mięśnia, no bo nie wiem, no podnoszą coś z ziemi, czy powiedzmy robiąc martwy ciąg, ale tak naprawdę w życiu codziennym, no to wykonacie martwy ciąg, czyli podniesiecie coś z ziemi, no ale później, nie wiem, pójdziecie z tym, czyli włączycie wzorzec ruchowy lokomocji, albo nie wiem, podniesiecie to nad głowę, czy coś z tym zrobicie, tak? Czy nasze ciało nie wykonuje stricte jednego ruchu na 10 powtórzeń, żeby była pompa, tak? Nasz organizm tego do końca nie lubi, nie zna, a też pamiętajcie, że trening siłowy to jednak mimo wszystko też jest wymysł cywilizacyjny i to jest, kiedyś tego nie było, tak? No bo, nie wiem, no zwierzęta, nie wiem, tak sobie nie dokłada obciążenia na skrzydła, żeby machać tak, żeby być silniejszym, żeby latać szybciej. Tak po prostu lata, tak? Tak jest jego zadanie, dlatego kulturyści mają z tym problemy bardzo często. No chyba, że ktoś oczywiście dba o to świadomie, nie mówię, że nie. Tak, bo teraz świadomość oczywiście rośnie. Rośnie oczywiście ta świadomość w tym świadku fitness. Już kulturyści też zaczynają zwracać coraz bardziej na to uwagę, że trzeba jednak dbać o ten aparat ruchu, bo później skolioza, tak? Jakieś tam inne problemy się pojawiają. Typu właśnie shift miednicy i tak dalej, no i to później się wiąże z bolesnością kręgosłupa, tak dalej, i tak dalej, nie? Także mamy, widzicie, jakieś takie swoje w naszym ciele zlokalizowane receptory, które szczytują non-stop położenie naszych stawów, mięśni, więzadeł. Mamy jeszcze wolne zakończenie nerwowe, to taki system ochronny stawu, uaktywniający się podczas, gdy staw znajduje się w niefizjologicznej pozycji, czyli jest już nadmiernie wygięty gdzieś tam, tak, i też da się, że tak powiem, im częściej przyjmujemy tą pozycję, no to też nasz organizm jakby uczy się tego ruchu i kontroli w tym ruchu, tak, czyli jeżeli ktoś nam wykręca dźwignię, tak, czy nie, wykonujemy wysokie kopnięcie, no to nasze ciało zaczyna się powoli uczyć tego ruchu, tak, czy znaczy tam szczytywania tego bardziej tych sygnałów nerwowych i stabilizacji w tym trudnym ruchu, co w sporcie oczywiście jest wskazane, tak, no bo sport wymaga niekiedy aż nadmiernych zakresów ruchu. Czy rolowanie jest dobrym sposobem na mobilność? Czyli no, było mobilność, tak troszkę ta moda już przemija, no ale to się nieźle sprzedało, trzeba przyznać. Rolowanie. Czy jest dobre, czy nie? Oczywiście trzeba używać go mądrze, jak wszystko. Jeżeli wykonamy rolowanie, to zwiększymy swój zakres ruchu, jednak efekt trwa maks 10-15 minut, tak naprawdę. Jest to maks 10-15 minut i wrócicie tak naprawdę do swojego wzorca ruchowego. Po prostu my działamy, nie działamy tam stricte tak naprawdę na powięzi, jak to się tam kiedyś mówiło. My działamy raczej na właśnie układzie nerwowym dalej, czy na tych ciałkach Rufiniego, Paciniego, o których powiedziałem wcześniej. No i luzując na chwilę ten układ nerwowy, no okej, mamy większy zakres ruchu, aczkolwiek da się zrobić to dużo szybciej, na przykład wbijając komuś, nie wiem, strzelam, na przykład stymulując komuś żwacza, jesteście w stanie komuś zwiększyć mobilność w tylnej taśmie, tak? Czyli w tych hamstringach, w tych mięśniach dwugłowych. Tak? I nikogo w ogóle nie rozciągając go, tak naprawdę. Tak? Są takie sztuczki magiczne, oczywiście nie pokażę wam ich tutaj, ale no, to już ja staram się bardziej uzmysłowić, że no, nie do końca mobilność wynika stricte z takiego, no, takiego, wiecie, no, skrócenia tych tkanek, tak?
Także i rolowanie, czy jest dobre, no trzeba to robić mądrze, tak? No bo jeżeli my zrobimy to 10-15 minut, no okej, okay, pójdziemy dalej do domu, no to i co z tego, tak? No to zaraz o chwilę wróci. Aby ten efekt utrzymać, musimy obciążyć nowy zakres ruchu, aby został wgrany w nasz układ nerwowy, czyli przykładowo, nie wiem, jeżeli zwiększyliśmy sobie mobilność, tak, w podnoszeniu ręki do góry, no to powinniśmy teraz wziąć sobie jakieś obciążenie i wykonać parę takich ruchów pod obciążeniem, żeby nasz układ nerwowy nauczył się znowu tego ruchu, żeby się go uczył od nowa. Tak, że ta pozycja jest bezpieczna, że on ma tam zakres ruchu, on sobie tam nic nie zrobi i tak dalej. Tak powinno to faktycznie odbywać. Także po rolowaniu powinniśmy ten układ, w układ nerwowy wgrać jakiś tam nowy wzorzec ruchowy. A jeżeli zrolowaliśmy się przed treningiem, uzyskaliśmy chwilowo ten lepszy zakres ruchu, no to nasz organizm dostał tak jakby ten nowy zakres ruchu z nienacka tak naprawdę, czyli on nie miał go, nie miał, nagle go ma, tak? No i podczas treningu nasze mięśnie, ogólnie stawy, pracują w takim niefizjologicznym, znaczy pracują w zakresie ruchu, który nigdy wcześniej nie był wzmacniany. Czyli jeżeli ktoś robił, nie wiem, no właśnie to nawiązując dalej tego bicepsu, czy ktoś sobie uginał ramię, no i nagle sobie wygiął ramię pod obciążeniem do końca, no to układ nerwowy nie zna tego ruchu i może tam być słaby w tym końcowym kącie, tak, zgięcia łokcia, no i grozi to bardzo często, czy bardzo często kończy się to kontuzją. Także się nie zdziwcie, że komuś się non-stopkę każe się rolować, a on będzie wam mówił, że go coś tam zaczyna go boleć. No bo tak będzie, jeżeli tego nie wzmacniacie, czyli rolowanie, ale później wzmacnianie tego jakimś tam obciążeniem. Istnieją szybsze sposoby na poprawę mobilności niż rolowanie, tak naprawdę. To, co wam powiedziałem, aczkolwiek no to też nie teraz temat jest na to, no ale no można zwiększyć mobilność tak naprawdę tak sztuczkami takimi, wbić komuś gdzieś palec i nagle się mobilność zwiększy. I wcale nie trzeba katować się jakimś tam rozciąganiem i rolowaniem. Tak jest. No i rolujesz się, aby zluzować układ nerwowy, trzeba poprawić mobilność. Też trzeba to zdać sobie sprawę, że jeżeli przykładowo ktoś przychodzi na trening i ma... Dobra. Mity i fakt na temat treningu mobilności w sportach walki. No i czy jak będę, jak robię szpagat, to jestem rozciągnięty. No jak to taki gdzieś tam mit, który no, został wgrany od czasów kickboksera. Tak, no że trzeba robić szpagat, bo się wtedy nie jest zawodnikiem sportu walki. No co powiedziałem, szpagat wcale nie jest pożądaną gdzieś na fizjologicznie ruchem w naszym ciele. Dobra, mi się pokazało, że jestem znowu. Dajcie znać, czy mnie słychać, bo coś mnie tutaj wywaliło. Także ktoś napisał, czy jestem, czy mnie nie ma. Rafał, napiszesz, czy jestem? Dajcie znać, czy mnie słychać, bo mi się pokazało, że jestem, ale straciłem na chwilę chyba internety. Jestem? O, dobra, fajnie. Dzięki, Bartku. Dobra, słychać mnie? Jesteś, dobra. Przez chwilę mnie nie było chyba, nie? Bo też mi się wyświetliło. Też przerywa. Dobra, widzę, że coś tu... słaba jakość. Dobra, jestem. Dobra, wróciłem do żywych, jest. Dobra, to lecimy dalej. Faktycznie słaba. Słaba jakość tego połączenia słychać. No dobra. Dobra, o tym szpagacie. Także szpagat wcale nie jest dobrym ruchem i wymaganym. Wcale nie trzeba robić szpagatu, żeby być dobrym, nie wiem, kickboxerem na przykład. Tak? Znaczy ból podczas rozciągania jest potrzebny. No i oczywiście jakiś tam ból podczas rozciągania czy też treningu mobility jest oczywiście potrzebny w jakimś ograniczonym zakresie, czyli powinniśmy wiedzieć, że doszliśmy do jakiegoś krańcowego zakresu ruchu, tak, i wykonać jakieś tam to rozciąganie, ale oczywiście nie przekraczać jakiegoś tego ruchu, tak, no bo nie chodzi, żeby sobie zrobić krzywdę, ponieważ jeżeli ktoś nadmiernie przerwę na mobility zrobiłem, no tak wiesz, 3 przysiady, 2 skłony. Także no bardzo często tak jest, że ludzie, ogólnie sobie powiedzmy, że w sporcie jednak mimo wszystko najlepiej się sprawdza taki stretching dynamiczny, tak, czyli wykonywanie ruchów przy pomocy swoich mięśni,
tak? Czyli zwiększania zakresu ruchu przy pomocy swoich mięśni, a nie stricte naciąganie tego mięśnia sztucznie. Tak, no bo my ogólnie się poruszając, czy też uprawiając sport, no to też używamy naszego ciała nie biernie, czy nie podnosimy sobie nogi, ktoś nie podnosi nogi do góry i nas dociska, tylko my używamy go aktywnie. Czyli my chcemy tego mięśnia używać w sposób aktywny, tego pełnego zakresu ruchu. Tak? Także powinniśmy jednak w sporcie mimo wszystko bazować na stretchingu takim dynamicznym, czyli tych ruchach wykonywanych dynamicznie, czyli tak, czyli jakieś tam, nie wiem, strzelam, no jakieś unoszenie tak dynamiczne rąk, tak, czyli tam zwiększanie zakresów ruchu, czy jakieś podskok, jakieś pajacyki właśnie, o takie będzie taki tak w pełnych zakresach, tak, czyli kręcenie tymi ramionami, także zwiększaniem, naciąganiem tych struktur, a nie takim biernym naciąganiem, bo tak naprawdę takie bierne naciąganie, taki stretching przysłowiowy, to tak naprawdę na nic się Wam kompletnie nie przyłoży. Na nic, tak naprawdę. No i to jest gdzieś tam też błąd wielu ludzi, że katują się rozciąganiem, tak, płaczą z bólu, bo fajnie, no ale tak naprawdę to nie ma jakieś przełożenia na sport, czy też nawet na życie codzienne. No i też pamiętajcie, jeżeli zbyt mocno się rozciągniecie, czyli doprowadzicie takiego zakresu ruchu w jakimś tam waszych mięśniach, że te mięśnie zaczną strasznie was boleć, a zdycham, bo mnie boli, no to może zadziałać odruch na rozciąganie tak zwany, czy też to kolejny raz neurologia i wasze mięśnie po prostu zepną się jeszcze mocniej, tak, bo jakieś tam no, zabolało, tak, czyli nasze mięśnie będą chciały się spiąć, żeby się nie uszkodzić, tak, zabezpieczyć nasze stawy. Tak, to jest też głupota. Dlatego lepiej zrobić tak zwane flow takie dynamiczne, czyli taki training mobility, ale taki dynamiczny, których masę możecie znaleźć sobie na internecie, no i a nie stricte takie rozciąganie statyczne. No i czy powinienem się rozgrzewać przed treningiem mobility? No to też zobaczycie, że na pewno większy zakres ruchu odnotujecie po rozgrzewce. Tak? Czyli powiedzmy, nie, pobiegajcie sobie na bieżni, sprawdźcie przed zakres ruchu, pobiegajcie sobie na bieżni i pobiegajcie sobie na bieżni, no i później sobie znowu zbadajcie zakres ruchu. No to zobaczycie, że wasz zakres ruchu się zwiększy, bo po prostu, no bo po prostu im bardziej materiał, bardziej, znaczy materiał będzie bardziej plastyczny i będzie bardziej rozgrzany, tak? Czyli plastik sobie podgrzeje zapalniczką, no to też będzie bardziej się ciągnął, tak? Będzie bardziej plastyczny, będę mógł z nim zrobić bardziej, co będę chciał. Dlatego też nie warto tak bazować stricte na takich testach motorycznych, według mnie, stricte tylko na takim biernym sportowcu. Warto też, no bo on podczas uprawiania sportu mobilność sama się zwiększy właśnie poprzez to, że zacznie uprawiać jakieś tam, wykona rozgrzewkę, dopiero po tej rozgrzewce wejdzie tak naprawdę na to boisko, czy tam do klatki, czy tam do walki, tak? Także przed treningiem to mobility warto też właśnie go wykonać mimo wszystko po jakimś tam lekkiej rozgrzewce, żeby faktycznie ujawnić sobie te braki mobilności, a nie takie sztuczne, tak? Które po prostu i tak się nam zwiększą stricte z tego, że się rozgrzejemy. Jak często się mobilizować, to co powiedziałem, jak najczęściej, to funkcja kształtuje formę, a nie jednorazowy wybryk. Czy trening mobilności wystarczy mi w sporcie? Oczywiście, że nie, no ponieważ sport rządzi się swoimi prawami, no bo my chcemy mieć raz, że mieć pełną mobilność w danym stawie, ale jeszcze mieć tą kontrolę motoryczną, czyli zdolność trzymania tego zakresu ruchu i napięcia tam tkanek, tak, nasz tkanek w tym danym zakresie ruchu. I teraz jeżeli przykładowo, nie wiem, strzelam, przeciwnik nam wykręca dźwignię, no to my chcemy mieć tam napięcie tkankowe i umieć utrzymać te mięśnie w jakiejś danej pozycji i nie dać się złamać, tak? A nie stricte trzymać tylko tego zakresu ruchu, czy tam, czy tego kręcowego zakresu ruchu, tak? Żeby przeciwnik nam złamał tą rękę. Dlatego na przykład trening siłowy też jest super sprawą, no bo teraz strzelam. Jeżeli wykonacie głębiej przysiad bez ciężaru czy z ciężarem? No oczywiście, że z ciężarem, no bo ciężar was dobije. Czyli automatycznie mamy raz, że mamy tak naprawdę mamy trening mobility, sam trening siłowy jest tak naprawdę już treningiem mobility, jeżeli jest wykonywany w pełnych zakresach ruchu. Gadam już godzinę. Jeżeli jest wykonywany w pełnych zakresach ruchu, tak, czyli przysiad jest pełen, tak głęboki, no a dwa, wzmacniamy tę kontrolę motoryczną, tak, czyli wstajemy z tego jakiegoś zakresu ruchu, czyli siłą mięśniową staramy się wstać z powrotem do pozycji wyprostowanej, czyli wzmacniamy też kontrolę motoryczną, czyli to tak naprawdę to, o co nam chodzi w sporcie. Tak. Dobra, tak podsumowując, jeszcze tak wam powiem od razu, pamiętajcie, że zawsze tak człowiek jako jedyna ogólnie osoba na, znaczy ogólnie jedyne zwierzę na planecie się rozciąga, tak naprawdę inne zwierzęta na naszej planecie się nie rozciągają, także też jest trochę wymysł nasz, że my jesteśmy po prostu posklejani
po prostu przez nasz siedzący i wygodny tryb życia, tak, w świecie zwierząt są, ponieważ zwierzęta się przeciągają ogólnie, tak, czy są tak zwane pendykulacje. Także miejcie na to uwagę. Co jeszcze, wracając do jogi, pamiętajcie, że ogólnie wcale za zbyt mocny zakres ruchu, czyli ta hipermobilność tak zwana, wcale też nie jest dobra, czyli na przykład nie da rady, żeby ktoś był joginem i dobrym zawodnikiem, strzelam, no nawet zawodnikiem sportu walki, a zawodnikiem sportów siłowych też, tak, bo on będzie za luźny, a my potrzebujemy mieć napięcie mięśniowe. Właśnie też dlatego to jest problem, że ludzie katują, starają się rozciągać ten mięsień w głowie, uda na siłę, starają się katować, rozciągać to jak mogą, a tak naprawdę to jest mięsień, który ma być napięty. Bo spróbujcie z luźnymi dwójkami, czy tym mięśniami dwugłowymi zrobić martwy ciąg. Nie da rady. Nie podniesiecie dużego ciężaru, bo to jest taka lina stalowa, która jest bardzo sprężysta, która po prostu pozwala dźwignąć coś z ziemi, tak? Czy też biegać, tak na przykład. Bo one się bardzo mocno też odpalają i jak sprężnują podczas biegu razem z mięśniami pośladkowymi. Dlatego to też jest przegięcie i można przegiąć w drugą stronę. Podsumowanie. Takie krótkie podsumowanie na koniec, zaraz zajmę się pytaniami. Poza stringu mobility oddychamy przeponą. Warto na to zwrócić uwagę, mówię, żeby właśnie nasza mobilność cały czas była jednak mimo wszystko na luzie, nie na spiętych tkankach. Też warto włączyć to trochę aspektu tego układu nerwowego. Wykonujemy obciążenie zmobilizowanego zakresu ruchu, czyli jeżeli już utrzymaliście jakiś nowy zakres ruchu poprzez rolowanie na przykład, no to warto wykonać później ten wzorzec ruchowy podobny na treningu. Używamy napięcia przeciwstawnych grup mięśniowych, to też bardzo fajne, na przykład jeżeli rozciągacie powiedzmy przód, mięsień czworogłowy z przodu, to warto napiąć pośladek. W tym czasie raz, że zobaczycie, że bardzo dużo lepiej się napina wtedy, znaczy rozciąga mięsień czworogłowy uda, a dwa, od razu uczymy, jakby to, no bo nasze ciało zawsze działa na zasadzie przeciwwagi, czyli jeżeli mój biceps się napina, to triceps się rozluźnia, tak, i na odwrót, jeżeli triceps się napina, to biceps się rozluźnia, no i automatycznie wtedy już uczymy nasze ciało, jak poprawnie aktywować, tak, te spięcia mięśniowe, czyli jeżeli ta grupa mięśniowa się rozluźnia, to ta ma być z tyłu napięta, to też jest bardzo fajne. Wykonuj często te ruchy, jakie potrzebujesz, czyli staraj się jak najczęściej, czyli wstawać z krzesła, wykonywać te ruchy, przeciągać się, i to już będzie samo w sobie dobrym treningiem tak naprawdę. Pracuj nad stabilnością, czyli zadbaj o to, czy masz poprawny oddech, bo poprawny oddech również będzie nam stabilizował mocno nasze ciało, czyli wykonuj pracę nad stabilnością, zobacz, czy naprawdę czy w mieście kor są wydajne, tak? Czy one faktycznie pracują wydajnie, a nie są za słabe. No nie tylko trening mobility, ale też active loaded stretching tak zwany, czyli active loaded stretching, czyli no bo zobaczcie, ja na przykład nie mam problemu z zakresem ruchów, może jakieś tam minimalne mam, ale ja ostatni raz się rozciągałem, nie wiem, za 2 lata temu, tak żeby to było tak naprawdę zrobione, tak że no faktycznie się porozciągałem. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ja przede wszystkim mówię, pracuję w pełnych zakresach ruchu, nie wykonuję treningu jednej grupy mięśniowej, czyli też co robią kulturyści, tylko przychodzą, pompują klatę, tylko ja pracuję na wzorcach ruchowych, czyli przykładowo, jeżeli zrobiłem push, czyli wyciskanie na klatkę, to później od razu nawiosłowanie, czyli dbam o te napięcia między przodem a tyłem ciała, między bokiem, tak, między jednym pośladkiem a drugim, nie fiksuję się tylko na jedno mięsień. No i też właśnie pamiętacie, że jeżeli was ciężar was dobije, no jest taka technika active loaded stretching, to Christian Thibodeau mocno wypromował, czyli przykładowo możemy to zrobić w treningu, przykładowo, nie wiem, rozbijmy rozpiętki, robimy 10 powtórzeń i w ostatnich 2-3 powtórzeniach trzymamy ten ruch rozpiętek jak najszerzej, tak, i staram się to puścić te mięśnie, oczywiście to jest pod kontrolą, żeby tam się nic nie stało, jak najdalej, tak, żeby to po prostu mięsie się rozciągało, tak, no, żeby te mięsie jakby zwiększały swoją powierzchnię, a no, żeby to napięcie cały czas, no, wszystko jakieś takie kontrola motoryczna tam była, nie? Także to jest to, co gdzieś tam powinniśmy mieć na to uwagę. Dobra, no prawie się w godzinę wyrobiłem, dobra, szybko przelecę pytania. Kurde, ile pytań. Dobra. A czekajcie, sobie odpalę wszystkie. Palę sobie na komputerze, żeby nie grzebać tutaj paluchem w kamerę. A chyba będę musiał, bo mi się nie wyświetlają. Nie mam poprzednich pytań. Chyba się skasowało, jak mnie rozłączyło. Ale zobaczę, może będę na telefonie. Dobra, mam na telefonie.
Marcin Grybecki. Kiedy szkolenie w Łodzi? Wiesz co, nie wiem. No muszę zaplanować. Może, no tak realnie rzecz biorąc, teraz mam Kraków. Myślę, że tak realnie rzecz biorąc, na czerwiec będę w stanie coś zaplanować, nie? W Łodzi. No sporo osób się mnie pyta, Łódź, o Lublin, więc muszę się też no, zastanowić, żeby zdać sobie sprawę, że nie każdy chce dojeżdżać do innego miasta. Rafał, czy mobilizacja przed treningiem będzie niewskazana, skoro jesteśmy mocno nastawieni na pinanie się na treningu? Czekaj, mobilizacja przed treningiem. Znaczy, jeżeli ktoś, no to właśnie trzeba rozgraniczyć, może i tak, ktoś przychodzi na trening i jest już powiedzmy poukładany, czyli ma te zakresy ruchu dobre, no to ta osoba nie powinna się rozciągać, tak, no bo ona zmniejszy swoje, jakby, to jest tak, często jak ktoś zbyt mocno się zroluje, to wszystko lata jak makarony, jest za luźne, tak, czyli to, nie wiem, no nawet zrób kopnięcie, to ta noga nie będzie aż taka, będzie taka trochę za luźna, czyli nie będziesz miał tego czucia takiego stricte nerwowego. Ale jeżeli to jest osoba, która ma braki mobilności, no i przychodząc tam na trening, wiemy, że ona nie zrobi nam jakieś ćwiczenia, bo nie będzie w stanie wykonać jakiegoś zakresu ruchu, no to wtedy powinniśmy ją trochę porozciągać przed treningiem, tak? To także trzeba to dostosować do osoby, ale jeżeli ktoś ma braki mobilności, to pewnie trzeba mu zwiększyć ten zakres ruchu, no bo co z tego, że komuś każe podnosić sztangę nad głowę, jak on jest zgarbiony? To trzeba mu trochę tak go tutaj pomobilizować, żeby wtedy wykonał ten ruch. Live będzie. Lekki trening stabilizacji przed treningiem versus mocna stabilizacja po treningu. Czekaj, żebym ja zrozumiał dobrze pytanie. Znaczy lekka stabilizacja ok, tak? Czyli bez jakiejś deskę, planka powinniśmy sobie zrobić, bo to nada od razu napięcie, zwiększy nam mobilność. Mocna stabilizacja po treningu, znaczy zależy jakim treningu, no bo jeżeli mówimy o takim treningu stricte siłowym, no to trening siłowy, czy też motoriki, no to toż samo to będzie nam wzmacniało mocno stabilizację, jeżeli trening będzie dobrze poprowadzony, no bo nikt mi nie powie, że przysiad ze sztangą na plecach, no nie wzmacnia nam stabilizacji, no na pewno dużo lepiej nam wzmacnia niż stanie na piłce bosu, to bezapelacyjnie, a cóż mówiąc o jakichś takich ćwiczeniach typu jak właśnie, nie wiem, wykrok, czy wyciskanie jakiegoś ciężaru, ale jedną ręką, albo jedną kończyną, czy tam tak, no, na takiej zasadzie. Także raczej nie, jeżeli to są sporty walki, no to też na sportach walki, ty kopiąc oczywiście też stoisz na jednej nodze, także tą stabilizację też wzmacniasz i to od razu w takim wzorcu ruchowym, jaki ty potrzebujesz. Także jak najbardziej już też to robisz, także no można gdzieś tam zrobić tą taką mocniejszą stabilizację po treningu, ale też już nie przeginać, a raczej to zrobić ciężary własnego ciała, nie? Czyli już tam musisz jakąś deskę przytrzymać i tak dalej, jakiś lekki spacer farmera sobie zrobić można i tak dalej. Rolowanie w celu dokrwienia mięśni, w celu regeneracji po treningu. No przed treningiem spoko, po treningu też można, tak. No czemu nie? Można gdzieś tam tak odprowadzić tę metabolitę, chociaż to się gdzieś tam kłóci z jakąś tam ideologią, która niektórzy mówią, że nie powinno się rolować po treningu. Według mnie jak najbardziej można. Niektórzy notują po tym mniejsze jakieś tam bolesności, domsy, jeżeli się zrolują po treningu. Uważam, że tak, no tylko mówię, no rolowanie nie jest złe, tylko jest trochę przereklamowane po prostu, tak? Na takiej zasadzie. Ludzie się troszkę za bardzo tym zachłysnęli. Bartek, potwierdzam z tym wbijanie palca, dany mięsień u mnie przy kontuzji barku, fizjo robi takie sztuczki i rzeczywiście zakres ruchu się zwiększa. No właśnie. Artur, co powiesz o zabiegach u fizjo? Właśnie robi to przez te uciski w punkty, zwiększa zakres ruchu w barku. No jak najbardziej, tak? No tylko też fizjo powinien ci powiedzieć o tym, że powinieneś po tym zwiększeniu mobilności obciążyć ten ruch. Nie wiem, jak ty fizjo tylko podchodzi do tematu, bo ja oczywiście go nie znam, ale no fajnie, jakbyś później nawet wziął jakieś hantelki i ten zakres ruchu zwiększył sobie, tak? Czy jakoś tam motorycznie wykonał parę tych ruchów. Nie wiem, no bo zwiększyć mobilność naprawdę nie jest problem, no to można zrobić w 5 sekund, no. Ja to na szkoleniach robię kubkiem, tak pokazuję ludziom kubkiem to robię, tak? Przecieram i mięsień na szerszy grzbiet kubkiem i tak, da się takie rzeczy zrobić, nie? Czy mobility po użyciu w celu relaksu układu nerwowego będzie git? No myślę, że tak, nie? Aczkolwiek no też pamiętasz, że to zawsze jest jakieś tam obciążenie dla naszego układu nerwowego, nie? Także takie rolowanie spoko, nie? Jak najbardziej możemy gdzieś tam użyć. Taką sesję możemy zrobić też taką regeneracyjną, troszkę mobilki. Jak najbardziej, aczkolwiek no to też w jakiś sposób jest obciążenie dla układu nerwowego, tak? Na pewno dużo mniejsze dla ciebie niż jak ty sterujesz sporty walki, no bo to w ogóle jest, wiesz,
Także dla Ciebie to nie będzie zbytnie obciążenie, bo Ty jesteś sportowcem. No dla takiego przeciętnego Kowalskiego, no to już może być, wiesz, on czasami po takim treningu mobility może być zlany po tym, jak się masz Wiktor, nie? Tak, no bo to jest jakieś, wiesz, jego praca ma zupełnie nowymi zakresami ruchu, ale jak najbardziej, myślę, do zaawansowanych osób spoko. Jak po długiej przerwie od trenowania treningu siłowego i zejściu z towaru wrócić do treningów, żeby się nie rozjebać? Obecnie zero motywacji, pompy i mięśniowej, zaraz przewinę, pompy mięśniowe na treningu, dodatkowo za dużo bolesności w gnatach. Jak zmuszać się do treningu? Znaczy wiesz, no to po zejściu z towaru, no to na pewno już nie jest gospodarka hormonalna tak, jak być powinna, także nie wiem, czy był odblok, czy nie. Na pewno trzeba zadbać, wiesz, też wtedy o jakąś tam chemię mózgu, no bo pewnie dopamin jest dużo mniej, dlatego też motywacji nie ma. No, trzeba by zbadać prolaktynę, estrogen, zobaczyć, jak tam hormonalnie jesteś poukładany, czy no, bo może wynikać z niechęć do treningu zbyt wysoki prolaktyny na przykład. No, jeżeli wrócić, to na pewno nie starać się jakoś tak mocno zmuszać. Na pewno starać się gdzieś tam robić takie treningi na tyle, na ile na wydolność i ogólnie chęć nam pozwala, tak? Wiadomo, że to trzeba się na początku trochę pozmuszać. No ale no wiadomo, no benefity z tego gdzieś tam będą, tak? Także no, też trening siłowy będzie pomagał odbudować tą chęć, tak, do treningu, tak? No bo coś, jakieś takie też w nawyk wchodzi, tak? No pompy, no wiadomo, że to pompy nie będziesz taki na jak, czyli to robiliśmy z jakąś farmakologią. Dobra, to tyle, czekam jeszcze na pytania. Jeżeli coś się pojawi, to odpowiem. No, nawet sprawnie się wyrobiłem. Dobra, tak na koniec oczywiście zapraszam Was na moje szkolenie przygotowanie motoryczne w sportach walki. Tam szerzej omawiam mobilność, pokazuję sobie testy na brak mobilności u fighterów, jak to korygować. Tak, także najbliższy termin 13-14 kwietnia Kraków. Także zapraszam Was. Miejsca z tego, znaczy miejsca jeszcze są, tak, także spokojnie. Myślę, że, ale pamiętajcie, że tylko do końca marca jest niższa cena. To tyle, no. Zapraszam Was do śledzenia fanpage'a, też ostatnio była u mnie ekipa z kanału DBX Bushido, tam nagrywałem takie krótkie, merytoryczne odcinki na temat przygotowania motorycznego sportu walki, także możecie sobie zasubskrybować, tam będą wpadały co weekend jakieś takie krótkie, merytoryczne filmiki ze mną, myślę, że chyba wtorek, z tego co wiem, środa jakiś pierwszy filmik ma wpaść, z tego co tam wiem. No i chyba to tyle. Czekam chwilę i kończymy. No i dajcie znać, jakbyście chcieli jakiegoś live'a jeszcze, no to dajcie znać. Coś nagramy. Jak się podobało, to już liczba osób też spada, to dajcie lajka, tak, że będzie mi miło, że udostępnicie. Tak, no bo dzielę się tą wiedzą za darmo. I tyle. Jeszcze minutka i kończę. Zapisuję live. Dziękuję, Weronika. Serduszko raczej oczekiwałam. To Bartek, dzięki za odpowiedź. Akurat fizjo robi tylko uciski w punkty, a później rozciąga. Aha, no to chyba, że tak. No to gdzieś tam wiesz. Warto robić overheada jako ćwiczenie na mobilność u fightera stójkowego, czy aż taka niepotrzebna? Według mnie niepotrzebna, wiesz, i tak ten fighter będzie... Startuszka się posypały. Dziękuję. Wiesz co, uważam, że fightera nie do końca ma sens, tak? Ty nie jesteś zawodnikiem crossfit, to nie potrzebujesz overhead squat. Jeżeli umiesz go zrobić, fajnie, aczkolwiek to nie jest ćwiczenie, które będzie super, jakieś tam super, super dla ciebie przełoży się na twoją dyscyplinę sportu, nie? Można robić, aczkolwiek mówię, nie jest to ćwiczenie, które jest super wymagane i bez niego się rozwalić. Także też pamiętajcie, że jak robili testy FMS, pamiętam, czyli te testy na mobilność, tak, to też to jest test bardziej na to, czy nie grozi ci kontuzja, ale nie tam na to, jak jesteś dobrym zawodnikiem. No bo jak robili badania, czy ktoś, kto ma dużo punktów w FMS-ie, tak, czyli w tych testach motorycznych, tych testach na mobilność ma dużo punktów, no to nie miało to kompletnie żadnego tak naprawdę przełożenia na to, jak był ktoś dobrym sportowcem. To może dać nam jakiś sygnał, czy ktoś nie złapie kontuzji, czy jest bardziej podatny do kontuzji albo nie w przyszłości, ale nie na to, jak jest dobrym sportowcem. Tak.
Także wiecie, no, czasami ktoś jest mało mobilny, jest świetnym sportowcem, także. Podejście do treningu na off-seasonie. Ciężary, ćwiczenia, coś jako kolejny live. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy, zapiszę sobie. Zobaczę, co tam jeszcze wpadnie, ktoś skomentuje. Dobra, no, czekamy minutę. Jak ok, to kończę. Zapiszę. Off-season. Dobra, wiem, że nie zejście z towaru. Damy radę. Dobra, kończymy. Powoli. Mój live będzie zapisany, także kończę. Dziękuję Wam bardzo za obecność. I tyle. Dobra, do następnego. Cześć, hej.